polski interes narodowy to jest taki, żeby się rozpłynąć w państwie europejskim. To jest właśnie nasza przyszłość i że to, co oni robią w związku z tym, działając na rzecz utraty suwerenności Polski, na rzecz Brukseli, umownie mówiąc, czyli jakichś struktur ponadnarodowych, a de facto po prostu na rzecz państw silnych unijnych, czyli głównie Niemiec, które tym wszystkim zarządzają, to jest właśnie działalność patriotyczna. No i przypominam, Targowica to byli w gębie tacy patrioci, że po prostu w głowie się nie mieści. Szczęsny Potocki kochał ojczyznę, oni wszyscy do carycy jeździli błagać, żeby przywróciła w Polsce praworządność, żeby przywróciła wolności, prawo, ponieważ jacyś jakobini za sprawą Konstytucji 3 maja zniszczyli te prawa, których Katarzyna była gwarantem. Sytuacja Targowicy i obecnej opozycji lewicowo-liberalnej jest niemalże bliźniacza, tylko caryca w odmiennym kierunku geograficznym. Natomiast dokładnie ten sam mechanizm działania.